Misio, weź, spokój się. Oddaj to, oddaj to! Co? Misia, głupia jesteś, to jest prank. Mówię szeptem, ponieważ Karolina za ścianą śpi, nie chcę jej budzić. Ja jak rany ptaszek, jak nigdy wrobiłam się i pędzę od miesiąca się zbierałam, więc udało się, pędzę na badania. Dostałam jeszcze chlebek bananowy, co prawda to nie ona piekła, ale się postarała i załatwiła mi, żebym spróbowała, bo nigdy nie jadłam od cioci Bożeny, chlebek przepyszny. Szkoda, że nie sama upiekła, ale generalnie rekompensują to te piękne kwiatuszki, więc naprawdę ja nie wiem, o co chodzi. Ale dziewczyna się bardzo stara. Wczoraj dostałam info, a właściwie powiadomienie w naszym wspólnym kalendarzu, że mamy randkę w środę, czyli jutro. Że jutro mamy randkę. Taka dziwna sprawa w sumie. Z jednej strony dostałam kwiatki, z drugiej strony dostałam chleb bananowy. Sprawda nie ona upiekła, ale dostałam chleb bananowy. Czy do tego randka, nie wiem, albo coś przeskrobała, albo 3 lata związku niedługo mijają i jakiś może tutaj miszuje kryzysik czy coś? Nie wiem, no żartuję oczywiście. Żadnego kryzysiku chyba nie mam, przynajmniej u mnie nie ma tego kryzysiku, więc wszystko gra. No ale zastanawia mnie ten fakt, że coś jest na rzeczy, bo za dużo dobroci mi spotyka, szczególnie przez ostatnie kilka dni. Zmierzam właśnie tyłem, tak, zgadza się. Bo szumi strasznie. A Karolina oczywiście co zrobi? Ojebie mnie, że szumi. Bo dziś jest szumny dzień, no i nic na to nie poradzisz. Zmierzam do placówki zrobić badania. Jak wszyscy wiedzą albo nie wiedzą, ja mam problemy z tarczycą, większe lub mniejsze, dlatego czasami jestem bardzo opuchnięta. Ponieważ jak na przykład zjem niezdrowego typu pizza, trochę glutenu, to automatycznie moja tarczyca mówi mi basta i wtedy wyglądam jak opuchnięty pączek, tudzie żul. No i mam też Hashimoto. A w ogóle, to wam pokażę tutaj w torbie. Kupiłam ich wczoraj, szok, chyba drugi raz podczas naszego związku całego. Gdyby ktoś nie wiedział, tak, to są Cheetosy. Nie będę ich jadła, tutaj mamy nasz challenge. Zbieram chipsy do pracy, żeby się podzielić z ludźmi. Tyle dobroci mnie ostatnio spotyka. I tak sobie pomyślałam, że skoro mnie tyle dobroci spotyka, to nagrywamy vloga, to coś tu trzeba pokombinować z tą kwestią, że może, by tak nagrać pranka. Zaraz wam wszystko opowiem, pójdę na badania i może jak już będę mniej zestresowana, bo troszeczkę mi stresik towarzyszy, wiecie jak to jest, kuj kuj, igiełka i te sprawy, więc powiem wam, co mam na myśli. Już mi się udało, jestem po, żyłam. Myślałam, że może pojadę kolejnego do roboty. W sumie mam tyle czasu, zazwyczaj jestem dopiero za 1,5 godziny w robocie. I powiem wam o tym, na jaki pomysł wpadłam. Nie wiem, co wy na to. To wpadłam na pomysł, że zaangażuję moją siostrę, ona jeszcze nic o tym nie wie. Ona będzie do mnie wypisywała z ukrytego konta, takie ala zdrada rzeczy. Ale jesteś fajna, miło było cię zobaczyć, serduszka i tego typu jakieś sprawy. I postawię telefon tak, żeby był mnie gdzieś tam blisko Karoliny. I liczę na to, że ona to zobaczy, no i zacznie się wielka jazda, że ona jest, zobaczycie, też jest straszną zazdrośnicą. To nie jest tak, że tylko ja jestem taka, tutaj z taką zazdrośnicą. No to liczę na to, że będzie niezły fan, będę musiała się jakoś pewnie tłumaczyć. Sama jestem ciekawa jej reakcji. Proszę siostrę, żeby tam napisze jej, co ma mi wysyłać, ma być tak mniej więcej 10 wiadomości. Bo ona naprawdę zaniepokoiła się, zazwyczaj dostaje więcej niż, nie wiem, 5 wiadomości na Instagramie pod rząd, to ona się wtedy strasznie bulwersuje, pyta się kto to. A jak będzie tych wiadomości 15 z serduszkami, to liczę na to, że ona sama w ogóle podejdzie do mojego telefonu i zacznie patrzeć. No jakoś nie mamy nic zazwyczaj przed sobą do ukrycia. Wiecie, no mam taki związek, że raczej nie mamy jakiegoś takiego większego problemu, żeby zerknąć do tego telefonu. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że się złapię na tym wszystkim i będzie zabawa. Hejko misiaczki, dzisiaj witamy się osobno. Witamy w kolejnym odcinku na kanale Power Girls. Nie wiem, czy Aga się z wami przywitała, wiem, że coś nagrywała. Nagrywam osobno, ponieważ stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy wrzucać częściej vlogi, ale często jesteśmy osobno, potrafimy być poza domem całe dnie. Aga pracuje, ja prowadzę treningi na przykład i wracam później, albo idę na swój trening, Aga ma coś tam swojego i to tak, wiecie, te vlogi potem się rozjeżdżają i mijają dni, a my mamy posklejanego vloga z niczego. Ja właśnie się ogarniam, muszę posprzątać chatę, bo
Zostawiła mnie ta Łajza z takim bałaganem w mieszkaniu, że szok. Ale żeby nie było, zrobiłyśmy go razem, a nawet nie wiem, czy to nie ja więcej nasyfiłam, bo jestem syfiarą. Potrafię rzeczy zostawić tam, gdzie stoję, tam leżą. Jest to ciężkie. Cieszę się, że Aga ma do mnie cierpliwość, naprawdę. Ja bym nie miała chyba sama do siebie cierpliwości. Cyk! I jestem przebrana w strój sportowy. Mamy wyzwanie, trenujemy codziennie na Instagramie. Power Girls Challenge to się nazywa. Codziennie wrzucam wam tam plany treningowe i sama też z Agą ćwiczymy codziennie. Ja idę sobie troszkę poćwiczyć. Wiem, że Aga ćwiczyła rano na trampolinie, więc muszę nadrobić zaległości i też troszkę poćwiczę. Może wieczorem... A nie, wieczorem dzisiaj nie poćwiczymy, bo idziemy na imprezkę do koleżanki, więc muszę poćwiczyć teraz. W ogóle powiem wam, że strasznie męczy mnie już ten remont nasz, bo mamy cały czas nieskończone mieszkanie. To tak się wydaje, że to takie hopsiu. Nic do siebie nie pasuje aktualnie i ciągle się tam syfi przez to, że tej kuchni nie mamy. Zresztą pewnie widzicie na vlogach często, że ta hacjenda nasza to jeszcze nie wygląda tak instagramowo, jak ja to sobie wyobrażałam. W ogóle nie wygląda. Ale już niedługo, wszystko pomału. W ogóle mamy też taki cel, że większość rzeczy, no może nie większość, ale sporą część rzeczy, powiem wam, że mamy z drugiej ręki. Aga chyba to zrobiła, albo ja nie pamiętam, ale zasłoniłyśmy na razie tego kota, bo jest trochę creepy, dopóki nie ogarnę na nowo tego obrazu. Pamięta? Właśnie zmierzamy na baby shower, o którym mówiłam. Już czy dopiero? Co? Dopiero. Jesteśmy spóźnione godzinę? Już godzinę, a jedziemy tam godzinę. No to... Ciekawe! Spóźniamy się dlatego, bo Agusia była w pracy na spotkaniu i musiałam na nią czekać. Chodzimy. Lecimy, no. Baja. Właśnie wychodzimy z metra i oglądałyśmy podczas drogi naszego vloga. Aga się spóźniła troszkę, bo ja opublikowałam vloga, a ona go nawet nie widziała w sumie. Nie miałam żadnego pojęcia, jak to wyszło. Bez efektu szefowej go opublikowałam i trochę przypomniał. Ostatni raz! Pani mnie nie zwolni? No dobrze, pani zrobiła swoją robotę, następnym razem proszę mnie tutaj informować, ale niech będzie. Czyli bez poprawek? No, wiesz, poprawki zawsze mogą być. Dobra, teraz szukajmy, gdzie to jest, bo jesteśmy spóźnione kolejną godzinę. Ma przyszła małżonka, weźmie mapę w swoje ręce, to dojedziemy na jutro. Czemu ty mi, kotku, jeszcze na to pozwala? To ja ci oddaję kamerę, a ty oddajesz mi telefon. No jesteś za domówką, dawaj, leć. Lecimy. A to mówię. Bolda. Na miejscu. Widzicie, dzisiaj mamy. Tam naleśnik śpi. Ja się ogarniam do roboty, jestem spóźniona, więc do zobaczenia później. Ja jestem już po pracy i jak widać zmierzam do domu. Idziemy na tą randeczkę, a przed randeczką już jestem siostrą umówiona. Będzie do mnie wypisywała takie wiadomości z podrywem, więc jestem aż ciekawa, co ona będzie im pisała. Wygląda się śmiesznie, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda, jeżeli się nie uda, no to trudno, to mój prank się nie powiedzie. Liczę na to, że telefon uda mi się położyć w zasięgu wzroku Karoliny i kamerę, która to wszystko uchwyci i ja nie stracę głowy, a wy będziecie się dobrze bawić. W ogóle do randki dojdzie, bo jeżeli się okaże, że Karolina będzie strasznie zdenerwowana, to że mi wyjdzie z domu, trzaśnie drzwiami, będę musiała za nią biec i jej to wszystko wytłumaczyć. Mam nadzieję, że uda się to wszystko wytłumaczyć. Ciebie wypisuję. Co? Kto tak do ciebie wypisuje? Nie wiem. Co?
Co? Wiadomości? Nie, nie mam wiadomości. Misia. Weź, spokój się. Prank mi robisz. Co? Gdzie jest? Co? Oddaj to, oddaj to! Gdzie jest kamera? Co, jaka kamera? Nie masz prank? Nie. Co? Misia. Głupia jesteś, to jest prank. Czemu? Bo się śmiejesz, głupia. Nie śmieję się. Przestań. To fake jest. Kto to robi? Co? Kto to robi? Nie potrafisz się bawić. Kogo w to wkręciłeś? Kogo w to wkręciłeś? Ale zdenerwowałaś się przez chwilę. Tak, bardzo, na początku, bo najpierw zobaczyłam to go tutaj, jak byłaś na balkonie i zobaczyłam te wiadomości i serduszka. Czekaj, bym przyjął. Dobra, już. Zdenerwowałaś się? Przez chwilę, ale za bardzo cię znam. Za bardzo mnie znasz? Czyli z kraju. Widziałam, że z tobą to nie będzie zabawy. Natomiast? Co? Ty co? No nagrałam to. Niech już przestanie. Kto to jest? Co? Kto to jest? Tak naprawdę to nie jest prank, tylko to jest niby udawany prank, a to jest dupa. A nie, żartuję. Dobra, dupa, moja siostra. Próbowałam cię wkręcić i widzisz, nie udało się. No jak to nie? Udało się na początku. Cię zdenerwowałam. Widziałam twoją minę, jak byłam na balkonie. Byłaś dość zdenerwowana w sumie. Zapytałaś się, kto to jest? Ale widziałaś wcześniej, kto to jest? Bo podejrzałam ci wiadomości. A taka jesteś. No bo podeszłam tutaj, chciałam cię podmalować przed wyjściem, a ty specjalnie tu położyłaś telefon. Tak. I zobaczyłam tylko jakieś, wyślesz mi jeszcze swoje fotki i serduszko i mówię okej, okay, zapytam się Agi, może jakaś psychofanka, idę zapytać i tak coś jeszcze raz, swoje fotki. What? I już widziałam ciebie taką, co? Nic, ale zaczęłaś się śmiać. Nie śmiałam się. Ja to był śmiech przez znerwowanie. No trochę tak, właśnie nie do końca mogłam rozkminić, czy ty się śmiejesz, czy to jest taki nerwowy twój śmieszek, bo masz taki nerwowy śmieszek, ale błyszczały ci się oczy, więc... Czyli... Ale przez chwilę się zdenerwowałaś. Nawet bardzo. Nawet bardzo? Ja jestem taka grzeczna, nie musisz się martwić. Ale... Konto zrobiłam nowe. No. Jezu, musiałam chwilę odpocząć, bo troszkę mnie to zestresowało. Ale jednak widzisz, ci ufam, kochanie. No. No prawie, bo wyrwałam ci telefon, żeby sprawdzić. Ale jak wyszłaś na balkon, widziałeś, kto do ciebie pisze? To było takie... Szkoda, że właśnie kamera inaczej nie stała, nie? No, w sumie szkoda, że nie było widać. Ale dźwięk tam podbije, żeby było słychać, jak się na ciebie udało. Na balkonie, ostro. Na początku byłam taka zdezorientowana, bo generalnie często piszą do nas takie... Znaczy, dostajemy takie wiadomości co jakiś czas, że uwielbiam was, albo jesteś, ale jesteś piękna, no bo ludzie piszą takie wiadomości, a czasem jak się komuś odpisze, no to się pojawiają też wiadomości jakby na ten, więc na początku myślałam, albo jakaś fanka, no raczej fanka, więc się spytałam, czy Aga z kimś pisze. No i tak patrzę, potem dalej ta osoba pisze, że napisała jeszcze raz. Kto to? Nie, to twoja siostra. Chyba nie wiem. Jeszcze foteczkę sobie jaką wybrałaś, cwaniaczku. Taką, żebyś się nabrała. No właśnie się nie nabrałam, bo ta foteczka była taka. Jaka? Co? No taka z Pinteresta. No, wziąłam pierwszy lepszy z grafiki. Łajza! Będziesz mieć więcej kamer i takie pochowane, wiesz. A aparat stał w ogóle tak naturalnie, tak jak czasem leży na szafce kuchennej aparat. Więc też tak pomyślałam, że nie no. Ale po twoim śmiechu pomyślałam, że na pewno mnie wkręcasz. Ale ja to się spytałam, gdzie jest... Nawet taki realny, bo ja się tak, ty tak jak, realnie. Jak Aga się stresuje, to taki ma śmiech. Ja też tak reaguję, tak ale o co chodzi, nie? A, i tak to było, dlatego jeszcze bardziej się zdenerwowałam i wyrwałam ci telefon. Ale jak już zobaczyłam tam potem, szybko przeskrowałam na samą górę i tak poczułam, że ach, coś tu mi nie gra. Wyszłam w ten profil szybko i zobaczyłam, że jest zero obserwujących osób.
obserwujesz ileś tam, ale ta osoba nie ma żadnych obserwowanych, więc pomyślałam. Ale i tak się postarałam, bo zaobserwowałam ileś tam osób, dodałam zdjęcia, wiesz, nie był taki totalnie fikowy profil. Dotarłyśmy na ranneczkę. Romantycznie, a my w ogóle taki nie jesteśmy ekskluzywni. No tak, bo w sumie przejęłyśmy się tym prankiem i sytuacją w domku, ale jesteśmy takie rockowe dziewczyny. My już po randeczce, dzień dobiega końca. Zmęczone, ale jeszcze mamy Power Girls Challenge trwający i idziemy do domu zrobić trening. No, ale żegnamy się z wami już teraz w sumie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę. I subskrybujcie nasz kanał. Jak chcecie więcej pranków, to wpiszcie, jakie pranki teraz ja zrobię. O właśnie, w sumie to dobry pomysł. Piszcie, jakie pranki. Na szczęście Aga nie czyta za bardzo komentarzy, tylko ja zazwyczaj czytam, więc podrzucajcie pomysły. Pa! Ty łajzo. Pa! Pa! Świadome swej nadprzyrodzonej siły, bójka, bajka i brawurka postanowiły poświęcić życie walce ze złem i występkiem. Hola.